Check. 1, 2, 2. Mamy kilka źródeł międzynarodowych w skali, powiedziałbym, średniej i dużej. Z tych średnich fundusze wyszehradzkie, jako jeden z przykładów. Tych dużych, czy nawet bardzo dużych, to zdecydowanie fundusze europejskie, Kreatywna Europa. Drugie źródło finansowania to tak zwane fundusze norweskie. Jak najbardziej można je łączyć z dofinansowaniami krajowymi. Sam prowadzę fundację już od kilkunastu lat i nie jest to najprostsza ścieżka, jeśli chodzi o działalność kulturalną, ale zdecydowanie daje dużo możliwości i właściwie wykorzystana naprawdę pomaga. Przede wszystkim fundacja, czy też stowarzyszenie, bo to też forma do rozważenia w kontekście pozyskiwania środków i generalnie działania kulturalnego. W opinii i w odbiorze grantodawców, czy też sponsorów, czy jakkolwiek innych źródeł finansowania, rzeczywiście daje stempel działania non-profit i to zawsze warto wykorzystać właśnie realizując działania kulturalne, działania poświęcone muzyce. Źródeł finansowania i w związku z tym tych źródeł, gdzie poszukiwać, jest rzeczywiście bardzo dużo. Od tego, od czego bym zaczął, to rozejrzeć się w tak zwanej najbliższej okolicy, to znaczy zorientować się w tym miejscu, czyli w mieście, w gminie, w województwie, gdzie mieszkamy, jakie środki, jakie możliwości oferuje na przykład Wydział Kultury danej jednostki. Spojrzeć też w newslettery chociażby, czy tych właśnie jednostek, czy też podmiotów, które są aktywne, na przykład fundacje, stowarzyszenia, jakieś centra kultury, które działają na danym obszarze i tam spróbować pozyskać informacje. Też czasem wystarczy po prostu zadzwonić do takiego miejsca kulturalnego, do takiego wydziału kultury i tam pewnie, szczególnie przy tych pierwszych krokach w poszukiwaniu, pokierują i pomogą.